こんにちは。みなさん、お元気ですか？今日は日本の昔話、桃太郎を聞かせたいです。楽しんでください。Witajcie. Jak się macie? Opowiemy wam dzisiaj japońską bajkę pod tytułem Momotaro. Zapraszamy. W pewnej japońskiej wiosce stała malutka chatka. Mieszkało w niej dwoje staruszków. Niestety nie mogli mieć dzieci, choć bardzo ich pragnęli. Pewnego dnia staruszek wybrał się do lasu po chrust, a jego żona poszła nad rzekę prać bieliznę. Nagle staruszka zobaczyła na środku rzeki piękną brzoskwinię. Staruszka zerwała gałąź z pobliskiego drzewa i przyciągnęła nią owoc do siebie. Kiedy dotarła do domu, pokazała brzoskwinię mężowi i opowiedziała, jak ją znalazła. Jaki piękny owoc! Zawołał staruszek z zachwytem. Nie mogę się doczekać, aż go spróbujemy. Małżonkowie przekroili owoc na pół. Ku ich wielkiemu zdziwieniu w środku brzoskwini był mały, śliczny chłopiec. Staruszkowie ucieszyli się niezmiernie na widok chłopczyka i zaopiekowali się nim jak własnym synkiem. Dali mu na imię Momotaro, co znaczy brzoskwiniowy chłopiec.
to